Tym wydarzeniem żyły dziś media w całej Europie. W godzinach przedpołudniowych mogliśmy bowiem zaobserwować niezwykle rzadkie zjawisko, jakim jest zaćmienie Słońca. Ten astronomiczny spektakl rozpoczął się o godzinie 9:39 i trwał do 12:12. W tym czasie Księżyc znalazł się pomiędzy Słońcem a Ziemią, przysłaniając światło słoneczne dochodzące do naszej planety. Co prawda w Europie zaćmienie było widoczne częściowo, ale i tak robiło ogromne wrażenie. Oto co mogli dziś zobaczyć mieszkańcy Krosna Odrzańskiego. Najbliższe częściowe zaćmienie Słońca widoczne z terenów Polski nastąpi dopiero w 2021 roku, dlatego ci, którzy zdecydowali się dziś podziwiać to zjawisko, mogą mieć powody do satysfakcji.